Kryminatorium. Każdego roku dochodzi do wielu zaginięć i porwań dzieci. Wiele tych spraw udaje się szczęśliwie rozwiązać za pomocą najnowszej technologii komórkowej. Media społecznościowe, mobilne aplikacje czy łatwy dostęp do internetu. To wszystko pomaga nie tylko śledczym, ale także zwykłym obywatelom, którzy po otrzymaniu odpowiednich komunikatów na swoje komórki potrafili wskazać policji miejsce pobytu uprowadzonych dzieci. Tak, dziś właśnie opowiemy sobie o kilku takich historiach. A skoro będziemy mówić o technologii komórkowej, to wiecie już, że będą to raczej aktualne tematy. Świat się zmienia i razem z nim zmienia się wszechogarniająca go technika. Postęp technologiczny stał się nieodłącznym elementem naszego życia. A naszym partnerem odcinka jest Orange Flex, czyli nowoczesna i elastyczna sieć komórkowa. Bez umów, bez zobowiązań. Orange Flex działa podobnie jak serwisy subskrypcyjne, które na pewno wszyscy dobrze znamy. Płacimy z góry za korzystanie z numeru i dodatkowych usług, a płatność pobierana jest automatycznie. Możemy zrezygnować w każdym momencie, bo nie jesteśmy związani długoterminową umową. I to cenię sobie w Orange Flex najbardziej. Aktywacja usługi zajęła mi zaledwie kilka minut. Wystarczy pobrać aplikację Orange Flex na telefon i postępować zgodnie z instrukcjami. Wybieramy pakiet danych, rejestrujemy konto i w kilku prostych krokach mamy aktywny numer. Możemy swobodnie dzwonić, pisać i korzystać z internetu. Więcej informacji o Orange Flex znajdziecie w opisie odcinka. Tam zamieszczam link z ofertą tej nowoczesnej sieci komórkowej, z którą polecam Wam się zapoznać. W przypadku, gdy skorzystacie z oferty Flex z moim kodem polecającym, po miesiącu użytkowania zyskujecie 30 zł do wykorzystania w apce lub przesłania na swoje konto bankowe. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Prawidłowo wykorzystana sieć komórkowa może dać bardzo dużo korzyści. Od tych zupełnie błahych, aż po takie, które mogą człowiekowi uratować życie. W końcu telefony są naszym nieodłącznym elementem każdego dnia. Współczesna technologia komórkowa jest także nieodłączną częścią wszystkich śledztw kryminalnych. Pozwala policjantom namierzyć i schwytać przestępców, zebrać obciążające ich dowody, udowodnić komuś udział w popełnionym przestępstwie i w końcu posłać winnych do więzienia. Mogliście się o tym przekonać w wielu odcinkach Kryminatorium. Telefony komórkowe, a właściwie to, co możemy z nimi zrobić, często przyczyniają się również do odnalezienia osób zaginionych, na przykład dzieci. Zarówno tych, które zgubiły się w ciemnym lesie, jak i tych, które zostały uprowadzone. Oto kilka historii o tym, jak właściwie wykorzystana technologia komórkowa przyczyniła się do uratowania ludzkiego życia. We wtorek, rano 2 listopada 2021 roku w Asheville, w amerykańskim stanie Karolina Północna, rodzice zgłosili na policję zaginięcie swojej 16-letniej córki. Nastolatka spędzała wieczór u swojej przyjaciółki, lecz kiedy nie wróciła do domu o umówionej porze, jej matka bardzo się zaniepokoiła. Ich córka nie odbierała telefonu, choć ten cały czas był włączony. Taka sytuacja nigdy wcześniej nie miała miejsca, więc rodzice zaczęli podejrzewać najgorsze. Natychmiast skontaktowali się z koleżanką córki, która stwierdziła, że 16-latka wyszła od niej około godziny 1 w nocy. Od razu pomyślałem, że być może została potrącona przez samochód, kiedy szła do domu. Nie zastanawiając się dłużej, wsiadłem w samochód i kilka razy przejechałem odcinek drogi, którą musiała pokonać moja córka, wracając nocą do domu. Niestety nie natrafiłem na nic, co mogło potwierdzić moje obawy. Wtedy razem z żoną uznaliśmy, że trzeba powiadomić policję. Poszukiwania zaginionej trwały 2 dni. Przeszukano okoliczne lasy i zbiorniki wodne. Po dziewczynce nie było jednak śladu.
Do akcji włączyło się również biuro szeryfa hrabstwa, a informacja o zaginięciu pojawiła się w lokalnych mediach. Rodzice 16-latki byli przerażeni, kiedy dowiedzieli się od jednego z zastępców szeryfa, że w takich sytuacjach najważniejsze są zawsze pierwsze 48 godzin poszukiwań. Później realne szanse na odnalezienie takiej osoby żywej bardzo mocno spadają. Gdy minęły równo już te 2 doby od zniknięcia, a córka wciąż nie dawała znaku życia, rodzice byli już zrozpaczeni. Policja nie miała żadnych punktów zaczepienia. Nikt nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, co stało się z zaginioną nastolatką. Czy została przez kogoś uprowadzona, a może po prostu uciekła z domu? Mijały kolejne godziny. 49, 50, 51. Zegar tykał, a policja wciąż była bezradna. W tym samym czasie, około 300 km dalej, w stanie Kentucky, pewien mężczyzna jechał autostradą numer 75. I na pewno nie spodziewał się, że już za chwilę stanie się anonimowym bohaterem, o którym przez kilka kolejnych dni pisać będą amerykańskie gazety. Zbliżając się do miasta London, zaczął być wymijany przez srebrną Toyotę. Samochód ten jechał niewiele szybciej, więc manewr wyprzedzania trwał bardzo długo. Mężczyzna spojrzał w lewo i zastanawiał się, dlaczego ten ktoś go wyprzedza, skoro za bardzo mu się chyba nie śpieszy. Kierowcą Toyoty był mężczyzna po 60. Na głowie miał czapkę z daszkiem. Poza tym niczym szczególnym się nie wyróżniał. Obok niego, na siedzeniu pasażera, siedziała młoda dziewczyna. Mogła być jego córką, a nawet wnuczką. Kierowca był skupiony na drodze, patrzył przed siebie, ale jego pasażerka swój wzrok wbiła w człowieka, którego właśnie mijała. Wyprzedzany mężczyzna w pierwszej chwili poczuł się trochę niezręcznie. Odwrócił wzrok. Jednak kątem oka zauważył, że pasażerka Toyoty uniosła delikatnie dłoń i zaczęła w jego stronę machać. Znów na nią spojrzał, uśmiechnął się i odwzajemnił machanie. Co więcej, wciąż wykonywała w jego kierunku ten dziwny gest dłonią. Czy coś mu pokazywała, a może chciała mu coś przekazać? Aby się lepiej przyjrzeć, mijany kierowca wcisnął pedał gazu i przyspieszył. Tym samym zmusił kierowcę Toyoty do jeszcze dłuższego wyprzedzania. Tych zaledwie kilka sekund wystarczyło, aby mężczyzna mógł się lepiej przyjrzeć dłoni dziewczyny. Jej ruchy układały się w dziwną sekwencję, powtarzającą te same ułożenie palców. Najpierw otwarta dłoń, później zgięty do środka kciuk, który ostatecznie przykrywany był przez pozostałe palce. Wtedy otwarta dłoń zmieniła się w zaciśniętą pięść. I tak kilka razy, aż do momentu, jak Toyota w końcu wyprzedziła go i zjechała na prawy pas. Wpatrując się w samochód jadący przed nim, nagle wyprzedzony mężczyzna doznał olśnienia, które zmroziło mu krew w żyłach. Przypomniał sobie, co oznaczał ten dziwny gest. Kilka dni wcześniej rozmawiał ze swoją nastoletnią córką. I to właśnie ona pokazała mu dokładnie taki sam gest. Poznała go na TikToku, czyli aplikacji służącej do wysyłania i oglądania krótkich filmów. Gdy zapytał, co oznacza ten gest, usłyszał, że to tajny sygnał dla osób, które potrzebują pomocy, ponieważ znalazły się w wielkim niebezpieczeństwie. Ten migowy gest stworzony został z myślą o ofiarach przemocy. Opracowała go kanadyjska organizacja dla kobiet w odpowiedzi na wzrost przypadków przemocy domowej w trakcie trwającej pandemii koronawirusa. Umożliwia on ludziom doświadczającym przemocy ze strony domowników dyskretne wzywanie pomocy podczas rozmowy wideo. Największą popularność zdobył na TikToku, na którym pojawiło się wiele filmów informujących, jak i kiedy ten gest stosować. Do tej pory mężczyzna uparcie karcił swoją córkę, że za dużo czasu spędza przed telefonem. Że ta ciągle siedzi z nosem w ekranie i nie przyniesie to niczego dobrego. Jednak jadąc za srebrną Toyotą już tak nie myślał. Przecież to właśnie dzięki technologii komórkowej, której on był zdecydowanym przeciwnikiem, najpierw jego córka, a później on sam, poznał ten tajny sygnał alarmowy.
A więc pasażerka człowieka w czapce z daszkiem nie machała do niego. Ona wzywała pomocy. Czy doświadczyła przemocy fizycznej ze strony członka rodziny, z którym jechała? A może nie znalazła się w tym samochodzie z własnej woli? Te wszystkie myśli zaczęły kłębić się w głowie tego człowieka. Jednak to nie odpowiedź na nie była wtedy ważna. Ważne było to, aby na te wołania o pomoc w jakiś sposób zareagować. Kierowca musiał podjąć działanie. W pierwszej chwili chciałem zajechać im drogę i zmusić kierowcę do zatrzymania. Ale co jeśli to był porywacz i w dodatku uzbrojony? Nie mogłem aż tak ryzykować na ruchliwej autostradzie. Najlepsze, co mogłem wtedy zrobić, to zadzwonić na numer alarmowy. Tak też zrobił. W rozmowie z dyspozytorką opisał dokładnie to, czego był świadkiem. Opowiedział o geście wzywającym pomocy i o próbach kontaktu nieznanej mu dziewczyny. Mężczyzna po dokonaniu zgłoszenia pozostał na linii, a dyspozytorka przełączyła go bezpośrednio do wysyłanych na miejsce policjantów. Jadąc tuż za srebrną Toyotą przez ponad 10 km, informował funkcjonariuszy o swojej aktualnej pozycji. W tym samym czasie zastępcy szeryfa z lokalnego hrabstwa pojawili się na autostradzie kilkanaście kilometrów przed nimi. Wszystkie pasy ruchu zostały natychmiast zamknięte, a jadące samochody kierowano na wcześniejszy zjazd. Gdy tylko zauważono zbliżającą się do zjazdu srebrną Toyotę, ustawiono policyjną blokadę. Samochód, w którym jechała nastolatka, został zatrzymany. Jeden z policjantów poprosił kierowcę o wyjście z samochodu. W tym czasie drugi funkcjonariusz podszedł do szesnastolatki i zapytał, czy potrzebuje pomocy. Odpowiedź padła natychmiast. Tak, tak, ta dziewczynka została porwana. Po wylegitymowaniu tego człowieka w czapce okazało się, że jest nim 61-letni James Herbert Briggs z Karoliny Północnej. Został on aresztowany i oskarżony o bezprawne pozbawienie wolności osoby poniżej 18 roku życia. Po sprawdzeniu jego telefonu, w którym znaleziono nagie zdjęcia porwanej, mężczyzna usłyszał również zarzut posiadania nielegalnych materiałów z udziałem osób nieletnich. Policja nie podała szczegółów dotyczących okoliczności porwania. Nieznane są również motywy sprawcy. W wydanym przez biuro szeryfa oświadczeniu ujawniono jedynie, że porywacz zabrał nastolatkę do swojej rodziny w Ohio. Jednak kiedy jego krewni zobaczyli w wiadomościach, że dziewczyna jest nieletnia, a jej rodzina zgłosiła zaginięcie, kazali mu natychmiast wyjechać. Zanim ta szesnastolatka została uratowana, przejechała z porywaczem przez cztery stany. Po drodze wielokrotnie próbowała zwrócić uwagę mijanych kierowców, ale żaden z nich nie zareagował. Być może nie znali oni tego tajnego gestu z TikToka. Przyznam, że ja również nigdy wcześniej o nim nie słyszałem, podobnie jak i większość świata. Na całe szczęście samochód przewożący porwaną dziewczynkę w końcu wyprzedził człowieka, którego córka była wielką fanką tej aplikacji. Nie tylko doskonale znała, ale również nauczyła tego tajnego gestu własnego ojca. 61-letni porywacz czeka obecnie na proces. Za przestępstwa, które popełnił, grozi mu długoletnie więzienie. Porwana szesnastolatka została uratowana dzięki technologii komórkowej, a w zasadzie dostępowi do coraz popularniejszych mobilnych aplikacji. Podobną pomoc niosą często także media społecznościowe, czyli nieodłączny element współczesnych telefonów. To dzięki nim możliwe jest rozpowszechnianie komunikatów specjalnego systemu alarmowego, który nazywa się Child Alert. Służy on do udostępniania fotografii oraz podstawowych informacji na temat dzieci, które zostały uprowadzone. Poza social mediami przekazywane są one społeczeństwu także przez środki masowego przekazu, takie jak radio i telewizja. Wykorzystuje się również miejskie telebimy oraz ekrany reklamowe znajdujące się w środkach komunikacji miejskiej. Ten system powstał w Stanach Zjednoczonych w 1996 roku. Znany jest także jako Amber Alert. Ta nazwa nawiązuje do porwania i późniejszego morderstwa 9-letniej dziewczynki z Teksasu o imieniu Amber.
Władze wyraźnie podkreśliły, że gdyby tylko udało się odpowiednio wcześniej poinformować społeczeństwo o tym porwaniu, to dziewczynkę z pewnością udałoby się uratować. Jej tragiczna śmierć nie poszła na marne. Głęboko poruszyła całą miejscową społeczność. Jednocześnie stała się inspiracją do opracowania innowacyjnego wtedy systemu wykorzystywanego w sytuacjach kryzysowych. Miał on na celu maksymalne nagłośnienie spraw związanych z porwaniem dzieci, a co za tym idzie, pomoc w ich szczęśliwym odnalezieniu. Policja może uruchomić Child Alert, gdy zostaną spełnione określone kryteria. Poszukiwana osoba w chwili zaginięcia nie ukończyła 18 roku życia. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko zostało porwane i pozbawione wolności, a jej życie lub zdrowie jest bezpośrednio zagrożone. Uzyskano pisemną zgodę opiekunów dziecka na rozpowszechnianie stosownego komunikatu. Z posiadanych przez policję informacji wynika, że komunikat taki może się w realny sposób przyczynić do odnalezienia dziecka. Amber Alert najczęściej jest uruchamiany w Stanach Zjednoczonych. W ciągu 25 lat jego funkcjonowania uratowano dzięki temu ponad 1000 porwanych dzieci. Jednym z tych dzieci był 2-letni Ronnie, mieszkający w stanie Waszyngton. Był wtorkowy wieczór, 15 kwietnia 2015 roku. John myślał, że pomaga własnej siostrze, Elizie, gdy ta poprosiła go o opiekę nad 2-letnim synkiem jej przyjaciela. Wybierała się właśnie na randkę, ale jej nowy chłopak nie miał z kim zostawić swojego dziecka. John oczywiście się zgodził. Lubił dzieci, więc perspektywa opieki nad Ronim wydawała mu się bardzo miła. Godzinę później kobieta zjawiła się w mieszkaniu Johna z dzieckiem na ręku. Następnego dnia Eliza nie pojawiła się po odbiór chłopca. Nie odbierała również telefonów od brata. John myślał, że siostra i jej partner musieli nieźle zabalować, skoro zapomnieli o dziecku. Zbytnio się tym nie przejął. Polubił tego 2-latka, więc nieco dłuższa opieka nad dzieckiem nie stanowiła dla niego żadnego problemu. Zaplanował nawet, że po śniadaniu wyjdzie z chłopcem na spacer. Jednak nie zdążył. Nakarmiłem malucha i usiadłem do stołu, żeby zjeść śniadanie. Jak zwykle przeglądałem sobie Facebooka i nagle zobaczyłem kolejny ogłoszony alarm o porwaniu. Im dłużej patrzyłem na zdjęcie uprowadzonego dziecka, tym bardziej wydawało mi się ono podobne do chłopca, który leżał właśnie w moim łóżku. Jego imię też się zgadzało. Nagle krzyknąłem do siebie: „O mój Boże, to przecież on! Co się do cholery dzieje?” John natychmiast zadzwonił na policję, aby poinformować, że poszukiwany chłopczyk jest właśnie u niego. Cały, zdrowy i nakarmiony. Policjanci byli zaskoczeni tym zgłoszeniem. Natychmiast zjawili się w domu Johna, aby odebrać Roniego. Jeszcze tego samego dnia siostra mężczyzny została aresztowana. Śledztwo zostało określone przez policjantów jako bardzo skomplikowane. Okazało się, że nie było żadnego nowego chłopaka. Nie było ani randki, ani problemu ze znalezieniem opiekunki. Partnerem Elizy był ojciec porwanego dziecka. To właśnie na jego prośbę siostra Johna zdecydowała się na porwanie chłopca. Pomagała jej babcia chłopca ze strony ojca. Obie kobiety włamały się do domu 40-letniej matki Roniego. Obezwładniły ją paralizatorem, a następnie związały ją i jej 2-letniego synka. Matka z dzieckiem zostały wywiezione do domu babki chłopca. Tam uprowadzona kobieta została zaprowadzona do garażu i przywiązana do szafki. Eliza zabrała Roniego, aby oddać go ojcu. Miał on pojawić się w mieście następnego dnia, więc do tego czasu 2-latek trafił pod opiekę nieświadomego Johna. Wieczorem matce udało się oswobodzić i uciec. Zawiadomiła policję o porwaniu jej dziecka. O godzinie 21:30 ogłoszono Amber Alert. Informacje o uprowadzeniu natychmiast ukazały się w radiu i telewizji. Zdjęcie Roniego opublikowano również w mediach społecznościowych. Następnego ranka John właśnie z Facebooka dowiedział się, że wbrew własnej woli wziął udział w porwaniu.
Babcia chłopca także została aresztowana. Była przesłuchiwana przez kilka godzin, podobnie jak siostra Johna. Obie trafiły do więzienia. Dokładnie 3 miesiące później powiadomienie o porwaniu innego dziecka wyświetliło się w telefonie komórkowym Courtney Best, 26-letniej pracownicy pizzerii w teksańskim mieście Corpus Christi. Kobieta zwykle nie zwracała szczególnej uwagi na podobne ostrzeżenia, ale tym razem doszło do niezwykłego zbiegu okoliczności. Informacje zawarte w specjalnym powiadomieniu mówiły o 7-letnim chłopcu, Nicolasie Gomezie, który został uprowadzony przez partnera jego matki. Porywacz miał odjechać spod domu matki chłopca białym Dodge'em. Jego numery rejestracyjne również zostały opublikowane w powiadomieniu. Kobieta wynosiła właśnie śmieci z pizzerii do stojącego na zewnątrz kontenera. Wtedy usłyszała w swoim telefonie komórkowym sygnał odebrania wiadomości. Spodziewała się SMS-a od swojego chłopaka, więc szybko wyjęła komórkę. Nie był to jednak SMS, ale powiadomienie Amber Alert. Przeczytała je bardziej z ciekawości niż z troski. Nie rozmyślając nad nim, schowała telefon do kieszeni spodni. I właśnie w tym samym czasie pod pizzerię podjechał biały Dodge. Z samochodu wysiadł mężczyzna, około 30. Towarzyszył mu chłopiec, którego rysopis pasował do tego podanego w powiadomieniu. Razem weszli do małego sklepu spożywczego przy pizzerii. Jak wspominała później kobieta, gdy przechodzili obok niej, spojrzała na chłopca. Odniosła wrażenie, że dziecko jest przerażone. Czy to możliwe, że właśnie minął ją porywacz prowadzący za rękę swoją ofiarę? Pracownica pizzerii postanowiła to sprawdzić. Gdy tylko została sama przed budynkiem, podeszła do auta. Spojrzała na tablicę rejestracyjną, a potem porównała jej numery z tymi podanymi przez Amber Alert. Były identyczne. Kobieta natychmiast zadzwoniła pod numer 911. Poinformowała dyspozytora o całym zdarzeniu. Na miejsce wysłano policyjny patrol. Jednak mijały kolejne cenne minuty, a policjantów wciąż nie było. Kobieta nadal czekała przed pizzerią, aby wskazać funkcjonariuszom tego potencjalnego porywacza. Nagle zauważyła, jak mężczyzna z dzieckiem wyszli ze sklepu. Wsiedli do samochodu i odjechali z parkingu. 26-latka rozejrzała się dookoła w poszukiwaniu nadjeżdżającego radiowozu. Nie zauważyła żadnego. Nie myśląc długo, wsiadła do swojego auta i pojechała za białym Dodge'em. Śledząc podejrzany samochód, ponownie zadzwoniła na 911. Poinformowała, gdzie jest i w jakim kierunku jedzie. Na podstawie podanych przez nią informacji, policja zablokowała wskazaną drogę wyjazdową z miasta. Kobieta nie zrezygnowała ze śledzenia porywacza. Jechała za nim przez kilka kilometrów. Chwilę później na własne oczy widziała, jak biały Dodge został zatrzymany przez policjantów, którzy siłą wywlekli kierowcę z auta. Skuty mężczyzna został zamknięty w radiowozie. 7-letni Nicolas został zabrany do szpitala w celu przeprowadzenia badań. Kobieta, która uratowała chłopca, poprosiła policję o nieujawnienie jej tożsamości. Odmówiła również udzielenia wywiadu w lokalnej telewizji, która i tak zrobiła z niej anonimową bohaterkę. 7-latek wrócił szczęśliwie do domu. Porywacz wylądował w teksańskim więzieniu stanowym. System Child Alert funkcjonuje również w 16 państwach Unii Europejskiej, w tym także i w Polsce, gdzie zaczął działać w listopadzie 2013 roku. Za jego wdrożenie odpowiedzialny jest Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji. W celu obsługi zdarzeń objętych systemem uruchomiony został dodatkowy ogólnopolski numer alarmowy 995, pod którym można przekazywać wszelkie informacje dotyczące zaginionego dziecka. Powołany do życia program stanowi wypadkową kilku najbardziej efektywnych modeli stosowanych w innych krajach i bazuje na ich doświadczeniach w zakresie prowadzenia działań poszukiwawczych.
W naszym kraju ten komunikat jest rozsyłany poprzez wszelkie dostępne media maksymalnie przez 12 godzin od chwili rozprowadzenia informacji o zaginionym dziecku. Do tej pory polska policja włączyła procedurę Child Alert zaledwie 4 razy. Wszystkie te przypadki zakończyły się szczęśliwym odnalezieniem żywego dziecka. Do pierwszego takiego przypadku doszło 15 kwietnia 2015 roku. Sprawa dotyczyła zaginięcia wówczas 10-letniej dziewczynki. Zniknęła podczas powrotu ze szkoły do domu. Zaginięcie zgłosił jej ojciec. Poszukiwania trwały całą noc, ale nie przyniosły skutku. Głównym tropem policji był srebrny Opel Vectra, który został zarejestrowany przez kamery monitoringu w pobliżu miejsca zaginięcia dziewczynki. Śledztwo wykazało, że samochód może kierować się w stronę Niemiec. Następnego dnia odnaleźliśmy na terenie Niemiec bucik należący do zaginionej. Wtedy byliśmy już pewni, że doszło do porwania. Zdecydowaliśmy się uruchomić procedurę Child Alert, zwaną także Amber Alert. Informacja o porwaniu pojawiła się w mediach oraz portalach społecznościowych. Otrzymaliśmy wówczas kilka telefonów kierujących nas na trop porywacza. Szybko okazało się, że podejrzany mężczyzna odsiadywał już wcześniej karę więzienia za uprowadzenie 9-letniego dziecka. Policjanci wiedzieli, że nie mają zbyt wiele czasu. W akcję poszukiwawczą zaangażowanych było ponad 100 policjantów, mobilne centrum poszukiwań osób zaginionych, policyjny dron oraz śmigłowiec. Około 14:00 do niemieckiej policji dotarła informacja od anonimowej osoby, że poszukiwany samochód stoi przy autostradzie w odległości około 200 km na zachód od Lipska. Na miejsce wysłano niemieckich funkcjonariuszy. Udało im się zlokalizować poszukiwany samochód. W jego środku policjanci zastali podejrzanego oraz uprowadzoną dziewczynkę. Porywacz został aresztowany. 10-latka cała i zdrowa trafiła do niemieckiej jednostki policji. W tym samym czasie poinformowano zrozpaczonych rodziców, że ich córeczka została szczęśliwie odnaleziona. Podobne systemy alarmowe działają również w krajach spoza Unii Europejskiej, na przykład w Rosji. Różni się on jednak nie tylko ogólnymi zasadami funkcjonowania, ale także swoją nazwą. W tym państwie system poszukiwania osób zaginionych przyjął nazwę LISA Alert. Jego działalność polega głównie na pracy specjalnych grup poszukiwawczo-ratunkowych. W ich skład wchodzą wolontariusze. Po otrzymaniu informacji o zaginięciu danej osoby, wolontariusze organizują się za pośrednictwem mediów społecznościowych, dostępnych chyba w każdym telefonie. Jak widzicie, nawet w tej organizacji bardzo ważną rolę odgrywa technologia komórkowa. Członkowie LISA Alert w Rosji poszukują głównie dzieci, choć nie jest to warunek jak w przypadku Amber Alert. Gdy wymaga tego sytuacja, wyruszają również na poszukiwanie osób dorosłych. Jest jeszcze jedna ważna różnica. LISA Alert to typowa organizacja społeczna. Nie otrzymuje pomocy państwa. Rzadko może również liczyć na pomoc rosyjskich stróżów prawa. Czasami udaje im się nawiązać współpracę z policją i innymi instytucjami, ale z reguły jesteśmy pozostawieni sami sobie. Zawsze prosimy, żeby ludzie najpierw zgłosili zaginięcie odpowiednim służbom. Dopiero wtedy zaczynamy pomagać. Policja różnie na nas reaguje. Generalnie bywa dość bierna, choć czasami próbujemy zmusić ją do pracy. Raz się to udaje, innym razem nie. Według różnych danych, rosyjskim wolontariuszom udaje się każdego roku odnaleźć około 300 zaginionych osób. Władze od dawna bagatelizują ich działalność. Jednak rodziny osób, które dzięki nim zostały odnalezione żywe, są im ogromnie wdzięczni. Jak sami przyznają, gdyby nie LISA Alert, wielu zaginionych prawdopodobnie nigdy nie udałoby się odnaleźć. Partnerem odcinka była sieć komórkowa Orange Flex. Odcinek powstał na podstawie informacji zawartych na stronie Centrum Poszukiwania Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji oraz oświadczenia wydanego przez Biuro Szeryfa Hrabstwa Loreo.
Wykorzystano również artykuły opublikowane w serwisach TVN24, BBC News, CBS News, Wirtualna Polska, Polskie Radio oraz w dziennikach Daily Mail i Seattle Times.